Nazywam się Katarzyna Piaskowska, uczę języka francuskiego w liceum plastycznym przy ZSP nr 2 w Kaliszu. Uważam, że technologie informacyjno-komunikacyjne mają pomagać w nauce i zwiększać motywację ucznia. Takim narzędziem, które nam to umożliwia, jest aplikacja fiszkoteka.pl do tworzenia fiszek w języku obcym. Dzięki nowoczesnym narzędziom nie unikniemy pracy u podstaw, ale może być ona przyjemniejsza. Nowoczesne technologie wykorzystuję z uczniami do nauki pisania. Przy realizacji projektu Bajka stworzyliśmy mapy mentalne przedstawiające charakterystyki postaci, wykonaliśmy i obrobiliśmy w programach graficznych ilustracje do wymyślonych historii, przetłumaczyliśmy opowieści na język francuski, opublikowaliśmy je w sieci. W innym projekcie pisaliśmy dialogi, które uczniowie przedstawili w formie komiksu wykonanego w grze komputerowej Sims i obrobiliśmy go w programie Fotofiltr. Tak powstała historia pewnej miłości. Efekt pracy przedstawiliśmy w formie multimedialnego plakatu wykonanego przy użyciu serwisu online glogster.com. Plany na teraz? Nagramy dialogi na wideo. Pomysł narodzi się po warsztatach teatralnych z francuską aktorką. Mam nadzieję, że nie zabraknie nam zapału. Pierwsze próby nagrywania scenek mamy już za sobą.